Ustawy, albumy, tablice, wszystkie te inicjatywy, o których doskonale wiemy, jakże uboższa byłaby ta mama polskiej pamięci, przede wszystkim o naszym Wołyniu, gdyby nie świętej pamięci Zygmunt Mogiła Lisowski. Bardzo dbał o prawdę historyczną. Przeciwstawiał się jakimkolwiek tabu. Był człowiekiem szczerym, w związku z tym tej szczerości oczekiwał od wszystkich tych, którzy o historii mówili. Nie rozumiał poprawności politycznej polegającej na tym, że wedle o wiele późniejszych klisz ocenia się dane wydarzenie. Nie rozumiał tego, że nie wszystkich przy tych ocenach historycznych traktuje się sprawiedliwie. Mówił o ludobójstwie na Ukrainie i miał rację, kiedy pytał, jeżeli to nie było ludobójstwem, to co jest ludobójstwem? Był człowiekiem, który dbał o to, by te kobiety, dzieci, starcy nie byli zabijani po raz drugi przez naszą niepamięć. Był kombatantem. Wspierał te środowiska, które dbały o polską pamięć. Był duszą tego środowiska kombatanckiego, środowiska ofiar represji. Był człowiekiem, jak wszyscy wiemy, niezwykle barwnym, o wielkiej fantazji. Takim, którego się nie da zastąpić nikim. Był jednym, jedynym w swoim rodzaju. Wspaniałym człowiekiem, z sercem na dłoni. Człowiekiem, który miał bardzo chrześcijańskie podejście do bliźniego. Zawsze patrzył na człowieka. Przeklinał ideologię, oceniał sprawiedliwie to, co było do tej pory, ale w człowieku zawsze widział bliźniego. Nawet jak się czasami denerwował i złościł, robił to poza tym, że barwnie, to po chrześcijańsku i także często miał rację. Także wiele mogliśmy się od niego nauczyć. Każdy z nas ma wiele opowieści o tym człowieku z krwi i kości, który był tak niezwykłą postacią. Ten jego humor, czasami przypominający dzieła Sienkiewicza i nie tylko, który dał nam tyle radości, tyle pięknych chwil, tyle momentów, o których nie zapomnimy. Najważniejsze jednak, że świętej pamięci Zygmunt Mogiła Lisowski był dobrym człowiekiem. Wspaniałym, cudownym człowiekiem. Wspaniała postać Polski, niepodległej i niezłomnej. Panie Prezesie, drogi Zygmuncie, niech Ci ta mazowiecka ziemia lekką będzie. Spoczywaj w pokoju, nigdy o Tobie nie zapomnimy. Księga Mądrości głosi, dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Dlatego też zmartwychwstanie Jezusa stwarza mocną nadzieję. Daje pewność, że mimo umierania i śmierci żyć będziemy.
wszyscy będziemy odmienieni i zachowamy związki miłości z tymi, których kochamy, gdyż miłość nie umiera nigdy. To nasza wspólna refleksja, niepożegnalna na życie z naszej prawdy celowitej. Jego współpracownicy wiedzą, jakim był pracownikiem. Jego towarzysze broni wiedzą, jakim był żołnierzem. Politycy, z którymi współpracował, wiedzą, jakim był politykiem. Myśmy poznali Zygmunta jako człowieka niezłomnego czynu. To był prawdziwy lider, który potrafił zawsze wiedzieć, w którą stronę postępować. Muszę powiedzieć, że był wielką podporą naszego środowiska. Był niezwykle czynny. Miał wytknięty cel, który realizował bez wahania. Jakim był liderem, to dam taki mały przykład, bo to pokazuje, jakim był także człowiekiem. Wracaliśmy z Porycka po odsłonięciu pomnika pomordowanych tam w tamtym rejonie Wołynia. Wszyscy byli już bardzo zmęczeni. Dojechaliśmy do Warszawy i na ulicy Grzybowskiej zobaczył Zygmunt przez szybę autokaru na przystanku napad na młodego człowieka. Trzech bandytów rzuciło się na samotnie stojącego na przystanku chłopaka. I to było coś niebywałego. Zygmunt krzyknął: zatrzymajcie autokar, musimy go ratować. W jednej chwili wszyscy mężczyźni wyskoczyli z tego autokaru. I to właśnie był cały Zygmunt. Wrócili do autokaru, Zygmunt został tam pobity. A jednak nie wahał się ani chwili. Podobnie postępował we wszystkich sprawach kresowych, z których najbardziej go znam i pamiętam. I chcę Panu Bogu podziękować za to, żeśmy mieli takiego współtowarzysza naszej działalności. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest przypadek, że Wołyń jest tak mocno pamiętany.
O Wołyniu jest dyskusja, o Wołyniu jest walka, o tę pamięć i o prawdziwą ocenę tego wszystkiego, co tam się zdarzyło. Zygmunt był jednym z liderów tej walki. Prowadził nas tam na Kresy, uczył nas tej pamięci, ciągnął za sobą młodzież. Do tej pory mamy bardzo silne więzi i współpracę z harcerstwem skupionym w Chówcu Wołyń. Ja chcę wszystkim, którzy mieli udział w jego postawie, którzy go wspierali i którzy akceptowali jego mocne zaangażowanie, bo na pewno działo się to z brakiem czasu dla rodziny czy dla innych środowisk. Chcę Panu Bogu podziękować za jego życie, za jego postawę prawdziwego ziemianina, który czuł odpowiedzialność na sobie za swoją małą ojczyznę, za naszą ojczyznę Polskę i za wszystko, co ją stanowi. Śpi, Zygmuncie, i niech ci ziemia lekką będzie. Co poradzić, że nie jest to ziemia kresowa, że nie jest to ziemia wołyńska. Zygmunt dla mnie był takim człowiekiem zupełnie innej epoki. To się mówiło o tych ludziach, że oni są z innej gliny ulepieni. I to była prawda. Dla Zygmunta nie było rzeczy niemożliwych. Był człowiekiem, który potrafił no wszystko właściwie. Znaczy, jak trzeba było się dostać do prezydenta, premiera, ministra, to nie było żadnych przeszkód. A powody, dla których Zygmunt to robił, zawsze były najważniejsze. Przede wszystkim to był patriotyzm. To było to, że dla niego Polska była najważniejsza. Wszyscy mogliśmy się od niego tego uczyć. Ja miałem to szczęście, że uczyłem się tego przez wiele, wiele, wiele lat. I na pewno nam teraz Zygmunta będzie brakować. Pamiętajmy, ten Sejm, jak Zygmunta poznałem jako posła do Sejmu pierwszej kadencji, to był zupełnie inny Sejm. Polacy wtedy mieli nadzieję. Młodzież nie wyjeżdżała masowo. Między innymi dzięki takim ludziom jak Zygmunt. Ale Zygmunt też potrafił się bawić. No, pamiętacie, kto z nami bywał na tych wyjazdach? Jakie to było ważne, jakie to też mogliśmy się poznawać lepiej, mogliśmy rozmawiać na różne tematy. Zygmunt nas różnych rzeczy uczył, mnie nauczył bardzo wiele. Ja jestem z dalekiego, z punktu widzenia Wołynia, Poznania, ale cały czas tę łączność mieliśmy. To nam się bardzo dobrze i rozmawiało, i robiło różne rzeczy. No niestety, czas jest nieubłagany, świat się zmienia. Zygmunt tworzył ten nasz świat. Nie wiem, czy jaki ten świat teraz będzie, ale Zygmunta nam na pewno będzie bardzo, bardzo już brakowało, już brakuje. Olu, Maćku, Zygmuncie, mieliście wspaniałego człowieka w rodzinie. Będziemy o nim zawsze pamiętać, będziemy się za niego modlić. Za mną! Marsz!